gościem jest pan Jan Szybliński z Europejskiego Instytutu Nieruchomości. Chciałabym zapytać, czy mógłby pan powiedzieć nam, jak ocenia pan stan obecnego zagospodarowania przestrzennego w Polsce? Samo zagospodarowanie przestrzenne nie wygląda wcale źle. Biorąc pod uwagę, jak jest zaległość, jak chcieliśmy obrabiać przez ostatnie 20 lat, zrobiliśmy nadzwyczajny postęp. Ale jesteśmy w tej chwili w bardzo ważnym momencie. W oparciu o dotychczas istniejące ustawodawstwo jest niemożliwy i dalszy rozwój, ponieważ gospodarka przestrzenna zrobiła się tak skomplikowana, jest w tylu zależnościach z innymi działami gospodarki na przykład i dzisiaj istniejące prawo po prostu nie wystarcza, trzeba je zmienić. Właśnie tutaj moje kolejne pytanie. Jakie działania uważa pan za konieczne do podjęcia, żeby poprawić właśnie stan gospodarki? Przede wszystkim jest potrzebna nowa zasada planowania przestrzennego w Polsce. Dotychczas plany niższego rzędu nie są podporządkowane planom wyższego rzędu. I na przykład jak się rysuje autostradę, to niekoniecznie się musi spotkać na tym samym skrzyżowaniu, bo nie ma obowiązku koordynacji takiej. I chcielibyśmy, żeby system miał charakter hierarchiczny, to znaczy, żeby plan miejscowy podlegał na przykład planowi miasta, plan miasta planowi regionu i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to zrobimy, to wtedy na pewno zapanuje większy porządek. Poza tym inne ustawy, na przykład ustawa o gospodarce nieruchomościami, czy nawet ustawy regulujące pracę geodetów, powinny być kompatybilne, oparte na tych samych definicjach, co tamte ustawy. Czyli wszystko, co się dzieje w gospodarce przestrzennej, w szczególności na rynku nieruchomości, powinno być oparte na skoordynowanym systemie ustaw. Bardzo dziękuję za udzielenie informacji. Bardzo proszę. Dziękujemy.